Dziękuję trenerowi za mecz. Życzę powodzenia. Tak jak trener powiedział, mecz fajny dla kibica. Z dużą ilością sytuacji z jednej i z drugiej strony. Chyba wydaje się, że ten wynik remisowy jest sprawiedliwy. No, na zakończenie chciałbym podziękować chłopakom za zrealizowanie celu, za poświęcenie, za oddanie całego serca w walce o to utrzymanie, które nam się udało zdobyć. I tutaj troszkę apel do wszystkich, można powiedzieć, że nie popadajmy w jakiś hura optymizm, bo tak naprawdę wymagania i dopiero się zaczną i myślę, że tym klubem po prostu ktoś się musi na poważnie zainteresować, siąść do stołu i czy władze spółki, czy lokalny biznes i po prostu trzeba się określić, czy chcemy poważnej piłki, czy po prostu jest to wszystko takie troszeczkę budowane przy napiętych szelkach. To jest tak ode mnie i bardzo bym chciał tego, żeby do takiego spotkania doszło i po prostu, żeby wszystkim zależało na przyszłości tego klubu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, te wymagania tak naprawdę dopiero teraz urosną. Zobaczmy, ile wartościowych zespołów spada z tej ligi, jak Radomiak, czy inne drużyny, które wcale tak naprawdę nie były słabsze od zespołów, które załapały się do tej pierwszej ósemki. A nie oszukujmy się, w tej lidze zostaną naprawdę bardzo mocne zespoły. No troszeczkę żeśmy chyba panu prezesowi Bońkowi tą reformę troszeczkę zepsuli, bo powiedział, że to jest, że piłka nożna jest dla bogatych, ale się znalazło jedno miejsce dla biednego klubu. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.